Cześć wszystkim! Znowu Panie 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Mamy tutaj kolejną jakąś miejscówkę do zbadania. Wejdźmy, zobaczmy, co tam znajdziemy. O! Ktoś żyje. Mam nadzieję, że żyje bardziej niż poprzednie żyjące rzeczy, które tutaj spotkaliśmy. Kobieta pochyla się nad huczącym paleniskiem, dorzucając do niego nogę od krzesła. Gdy się zbliżasz, zauważa, że w niej coś nienaturalnego. Kobieta ma trupobladą skórę, pod którą nie drgają mięśnie, mimo że wykonuje płynne, wprawne ruchy. Wtedy dostrzegasz poszarpaną ranę biegnącą przez jej serce. Boki rany są chrupowate i wyschnięte. Mam szczerą nadzieję, że planujesz przyjąć... że nie planujesz przyjąć jej do naszej drużyny. I've no mind to start anything with you. After all, I've stayed in such good shape by choosing my meals carefully. To nie zabrzmiało zbyt miło. Kim jesteś? A survivor. By the grace of my own careful preparations. When I heard the claws scrabbling at the door outside, I took care of matters myself. And since then, I've been careful to keep myself fresh and fed. Wiesz, co tu się wydarzyło? An incredible act of animency. Of a magnitude this part of the world likely hasn't seen since Anguithan times. Someone found something very powerful and ancient. And I'd bet my own preserved life it wasn't Aldhelm or his lovely assistant. Co wiesz o Aldhelmie? Nawet nie warto o nim wspomnieć, to nieudacznik, który zwykł kopać w poszukiwaniu drogocennych artefaktów i miał czelność zwać się badaczem. Obecnie upowszechnienie animacji doprowadziło do tego, że niemal każdy prostak może okrzyknąć się ekspertem. Wciąż nie rozumiem, dlaczego dysk roi się od żywych trupów. Ponieważ ktoś znalazł sposób, aby uwięzić ich dusze w ich ciałach. Jak można tego nie zrozumieć? Serca mieszkańców dystryktu przestały bić i pompować krew, ich ciała umarły, lecz pozostały ożywione, a ich samych ogarnął wielki głód. Ci, którzy konsumują żywe mięso i energię duchową, zachowują siły i intelekt. Stan tych, którzy tego nie robią, ulega pogorszeniu. I to błyskawicznie. Okej, rozumiem. Nie sądzę. Widziałem cię w wizji. Musisz coś dla mnie zrobić. Believe me, I've heard that line before. Okej, czas na mnie w takim razie. I tyle? Yeah? Co na to ma? Hey there. Okej, czyli ona jest zombie i zdaje sobie z tego dobrą sprawę. Okej. Let's see what's in here. As promised. Możemy. I'll have this open in no time. As promised. No, więzień. Okej. Więcej więźniów. Okej, co tutaj mamy? Zawiera pomniejsze zaklęcie, lekkie przywrócenie wytrzymałości, percepcja plus 1. Okej, to weźmiemy sobie. Komuś na pewno możemy to dać. Tobie możemy dać, Altowi możemy dać. Alt czasami nie ma co robić podczas walki, więc może leczyć. Okay. Yeah. Ty! Nie jesteś jednym ze sług i Kanty. Błagam, musisz nas stąd wydostać, zanim ona nas pożre. To się z wami stało. Należymy do służby. Gdy w dystrykcie zapanował chaos i Kanta przyprowadzała nas tu i powiedziała, że możemy bezpiecznie zaczekać, aż rycerze tygle opanują sytuację. Zamiast tego zostaliśmy tu uwięzieni. Raz w tygodniu któryś z potworów na usługach Ikanty zabiera jednego z nas. Nie wiem, co się potem z nimi dzieje, ale czasem słyszymy ich krzyki. Droga do bramy dystryktu powinna być bezpieczna, ruszajcie. Jeszcze raz dziękujemy, nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś. Okej? Okay. Ikanta
pewnie będzie zadowolona z tego, co właśnie zrobiliśmy. You return. What if you come seeking this time? Spotkałem kilka osób w izbie na tyłach. Mam nadzieję, że ich nie niepokoiłeś. Spędzenie ich w jedno miejsce to nie lada wyzwanie. Nie mam nic przeciwko temu, że właśnie zabraliśmy jej całe racje żywnościowe? Nie? Kompletnie? Okej, okay, spokój. Okej, okay, peace. Dobra, mam nadzieję, że chłopaki dali sobie radę. Chociaż tak jak im powiedzieliśmy, rzeczywiście droga już powinna być czysta. O ile nic się nie zrespiło. Okej, okay, dobra, wejdźmy do tego mauzoleum. Tak, teraz jest już otwarte. Więc ktoś w międzyczasie musiał do niego wejść. Sadea. No, witaj. Dziewczynka kuli się w kącie grobowca. Ma umrusaną twarz, a pomimo panujących ciemności widać, że jest strasznie wychudzona. Patrzy na siebie z przyjęciem, wstrzymując oddech. Już w porządku, jesteś bezpieczna. Ostrożnie nachyla w stronę światła rzuconego przez świecę. Ubranie dziewczynki jest zniszczone. Ma wiele dziur i plam, jednak gdzieniegdzie można dostrzec coś, co kiedyś mógł być i jedwabnym haftem. Proszę być cicho, hałas zwabia głodomory. Czy ona była tu sama jak palec, ukrywając się przed tymi kreaturami? Jestem Saeda. Tak się pan przed nimi ukrywa? Dziewczynka wklepia szeroko otwarte, wstrzeszone oczy w drzwi krypty. Co ci się stało? Dziewczynka patrzy na bok pustym wzrokiem i nogi zaczynają się trząść. Dobra, weźmy tą umilszą opcję. Byłaś tu bardzo długo, sama jak palec. Wiem, że się boisz, ale spróbuj sobie przypomnieć, co się wydarzyło wcześniej. Na początku był straszny huk i światło na niebie. Wszyscy myśleli, że to burza, a potem ludzie zaczęli się budzić. To znaczy, zaczęli się budzić po tym, jak umarli. Oni, ojciec, matka i Emilio zabarykadowali drzwi, ale głodomory znalazły nasz dom. Rodzice walczyli, ale ci głodni zawsze się podnoszą. Przebili się przez drzwi, matka kazała mi się schować, więc przybiegłam tu i się schowałam, ale drzwi się zatrzasnęły. Poza tym i tak nie wiedziałam, czy na zewnątrz jest bezpiecznie. Gdzie są twoi rodzice? W domu, matka powiedziała, żebym się ukryła i nikogo nie wpuszczała. Potem słyszałam straszny hałas, krzyki, odgłosy walki. Wtedy matka kazała mi otworzyć drzwi. Miała dziwny głos. Kim są głodomory? To ci na zewnątrz. Nie śpią, nie umierają, ale jedzą. Jesteś Saeda? W twoim domu natknęłam się na kilka darguli. Widział pan matkę i ojca, Emilio? Jak pan uciekł? To już nie są twoi rodzice. Wsadza kciuk do buzi, powoli kiwa głową. Musisz się stąd wydostać. Jest bezpiecznie? Głodomory już sobie poszły? Nie wszystkie, ale droga do bramy dystryktu powinna być czysta. Musisz już tam powiedz. Nie dam się nikogo złapać, przyrzekam. Okej. Okay. To dostaliśmy trochę doświadczenia. No, jeszcze troszkę i będzie awans. Mhm. Na pewno jak wypełnimy to główne zadanie w tym dystrykcie, to... To będzie już awans. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Kolejny pupil? Nie. Figurka Skarabeusza. Okej, okay. Przywołanie żuk Andropy. Raz przed odpoczynkiem. Okej. Okay. Weźmy to. Komu możemy to dać? Może tobie. Co? Masz mało magicznych rzeczy. Żuka trochę. Okej, okay, spoko. Mhm. Coś tutaj, pieniądze, coś na tej pieniążki. Ja? To są jedyne. They shall see nothing while I see much. Dobra. No to chyba wszystko, co możemy zrobić.
pora udać się do tej... Moglibyśmy odpocząć, ale w sumie nie musimy jeszcze. A nie chcę tracić bonusów, które mamy z odpoczynku. Karcz mnie. Jak trochę jeszcze powalczymy pewnie w wieży, to wtedy zajmiemy się odpoczynkiem. Okej. Zajmiemy pozycję. Wow, dłużej. Szkielet mag, dobra. Wiecie co? Tak mieliśmy niedługo odpocząć. Więc wyjmijmy dużo artylerii. Falotem. Przywalimy mniej więcej, żeby złapać maga. Okej. Ty. Sięgasz maga? Sięgasz, no to otwórz ogień. Ty znowu rzuć pancerz. A reszta po prostu czeka. Okej. Bo przerywaliśmy mu zaklęcia. Świetnie. Nadal jeszcze sporo zostało. Okej, ty otwórz ogień, zaraz zaczniesz przerywać. Tak, sobie. Miałem się ciebie. Okej. To my rzucimy kolejną kolę ognia. Okej. Więc ty możesz podejść do tej blask. Okej, czy ty właśnie straciłeś zaklęcie? Chyba tak. No to rzuć jeszcze raz. Rzucimy wszystkie korony. Okej. Dobra. Będzie dobrze. Jest. Jeszcze tylko te kilka zrobić zostało. Just say the word. I shall heal you. Okay. Show him how it's done. No dobra. Teraz pora grupa. Trzymaliśmy się z kuli ognia, chociaż jedna nam jeszcze została, więc... Na razie nadal jeszcze nie uważam to, że potrzebujemy odpoczynku. Okay. Hey there. Zbadajmy jeszcze okolice. Dobra, tutaj jest wyjście. Okej, okay, coś pomyślego. Która chyżyk stóp, okej. Okay. Tutaj jeszcze będziemy mieli? Easy does it. Olej i linka z kropeczką, spoko. I'll take a peek. Kolejny zestaw. Dobra, wrócimy się tutaj po pierwszym odpoczynku zwierzęnego. A póki co wchodzimy do środka. Masywne kamienne wrota wieży są zamknięte. Wygląda na to, że w żaden sposób nie da się ich otworzyć. Powiedz słowa, których nauczyłeś się od akolitki Bractwa Ołowianego Klucza. Ukryte zapadki trzęszczą i stukają, gdy wrota otwierają się ze skrzytem. Okej, okay, świetnie. Nie było aż takie trudne. Okej, okay, więcej guli. To jest duża miejscówka. Niezbyt duża, ale to nie będzie miała dużo poziomów. Dobra. Okej, okay, więcej szkieletów magów. Okej, okay. Strzelaj do niego. Ja też do niego troszkę.
otwarcie. Nie, nie, nie jest otwarcie. Okej, okay, dobra. Słabo. Nie musiałem walczyć. Ty nie jesteś jeszcze otwarciu, więc... Ogień. Okej. Okay. Para się nam rzuciło więcej niż planowałem. Okej. Da sobie radę. Okej. Jeszcze tam odpalić na dobranoc. Tak. Your will, Watcher. Yeah? O, coś tu ciekawego mamy, zaraz to zbadamy. Wygląda na kolejne aderowe urządzenie. Lista Tringa. Bla, 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 bla. Starożytni Engwitańskiej wieży. Wokół niej wyrósł cały dystrykt, ale miejscowi w dużej mierze stawili samą wieżę spokoju. Pozwolili nam tu tymczasowo rozgościć, by mogliśmy pracować bez przekrót. Jeżeli to czasem niepokojące miejsce, ale dzięki mistrzowi czuję się bezpiecznie. Ta zaginiona stronnica. Po tygodniach badań nadal nic nie wiem o tym urządzeniu. Trinlik zachowuje się optymistycznie, nie wiem, czym począł bez nastawienia. Okej. Okay. Hey there. Przy innym urządzeniu migocze i pulsuje esencja. Okej, okay, więcej przewróconych. Tam jest szkielet owca. Zmienimy pozycję. I okej, dobra. Hey there. Do niego możemy. Hi. That's how it's done. Sure. Już tutaj mamy stronnicy. Dzień drugi. Zdołaliśmy wymierzyć machinę, ale ustalić, że jej przeznaczenie niezbędne są dalsze badania. Okej. Okay. Tempo ataku plus 25%. Oczywiście powinienem używać takich ustaw. Zawsze zapominam o takich rzeczach. Ale ta z tempem ataku była całkiem fajna. Weźmiemy sobie. Hey there. Eder z taką miksturą pewnie całkiem niezłe uszkodzenia potrafi wyzwać. Okej, szkielet wojownik. Rytuał młodych duchów. Mało fajne. Hey there. Okej. Dużo tych wojowników. Okej. Przepracujemy. Just say the word. Death to our enemy! Dostać
się do nich, do tych magów, ale jak widzimy, jeżeli pozwolimy im żyć, to nie skończy się najmilej. Sure. Okej. Margrin's fire casts light in dark places. Okej, pierśnik, tylko... Kletnięcie w pomieszczeniu nakrycie wypełnienie po powietrze gęstym kurzem. Nikt nie korzysta z tego łóżka od wielu tygodni. Okej. Tylko mogliśmy się sami domyśleć. Dobra, wchodzimy wyżej. Okej, zajmiemy pozycję. Hey there. Chcę patrzeć na ten miecz. Bo dodanie tego zaklęcia, tak, zaklęcie dało takie efekty również. On teraz bardzo ładnie wygląda. I kolejny. Okay. Dlaczego powalenie jakoś dużo szybciej wstał? Ma znaczenie, jakim może, że było draśnięcie bądź trafienie. I'll teach you a lesson. You should have run. Okej. Cofniemy się trochę, aż przeładuje ludzie. Szkoda, że oni nie przeładowali automatycznie. Gdzieś cofnęliśmy się, oni stali, nic nie robili, sure. Zaczęli przeładowywać. Dopiero jak wydałem komendę ataku, to wtedy dopiero zaczęli przeładowywać. Okej. Okay. Dzień 10. Sponsorzy tracą cierpliwość w związku z brakiem namacalnych rezultatów. Powinni ruszyć tyłki ze swoich posiadłości i spędzić tutaj parę nocy, jeżeli sądzą, że to takie proste zadanie. Ja? Yeah. Okej. Okay. W tym miejscu przeciąga dudniąca energia machiny jest jeszcze bardziej wyczuwalna. Okej. Okay. Keep an eye. Okej, jakiś ładny pierścień. Silne zaklęcie tłumienia magii. Alchemy, istotnie otrzymałem twoje ostatnie wezwanie. Czekam, aż pojawisz się w moich progach, aby móc udzielić ci odpowiedzi osobiście z zdecydowaniem bezwarunkowego nie. Nie pomogę ci nawet, nie bawi mnie myśl o tym, że ty i twój zespół inżynierów od 7 boleści siedzicie w tej wieży, pocąc się przy runach, które ja studiuję od lat. Nic nie sprawia mi takiej przyjemności, jak to, że moje badania, które tak długo lekceważyłeś, są brakującym elementem w twojej banalnej układance. Jak wiesz, to wiedzę zawsze ceniłam. Mieszkam niedaleko, zachęcam więc do odwiedzin, jeżeli chcesz otworzyć tę konwersację na żywo. O. Intelekt plus jeden, tłumienie magii. Okej, okay. Chyba jest całkiem przydatne. Hey there. Ty masz jakieś wolne pierścienie? Chyba nie. Przy intelekt z tobie można by coś dać od intelektu. Rzuty obronne w sumie, bo nie masz takich złych. Okej, okay, może na razie dajmy ten intelekt, o. To tłumienie magii również może być spoko. To chyba usuwa pozytywne efekty. Tworzy wokół wybranego celu neutralizujące pole magiczne, tłumaczące wszelkie efekty korzystne dla przeciwników. Okej. Okay. Mhm. Nie, to by często się to zdarza, żeby coś takiego usuwał, ale
No zawsze fajnie mieć taką opcję. Show them how it's done! Okej. Okay. No kurde, lecę. No właśnie, czy to przywołanie? Tak, to jest raz przed odpoczynkiem, więc już zużyłem. Hey there. Okej. Okay. Kula ognista. Przerzedamy to Alatowi. Dzień 11. Wreszcie wyszliśmy z wieży, żeby oczyścić umysły. Do licha ze sponsorami dokończymy badania na swój sposób i w swoim czasie. Właśnie wspomniałem o tym Tringidowi, kiedy nagle niebo przecięła samotna błyskawica. Powiedziałem, że to dobry znak, ale nieszczęśnik się wystraszył. Jedyne znane lekarstwo to porządnie się wyspać. Mhm. Okej. Co jeszcze mamy? Nothing will slip past me. Zwój poroża. Atakuje przeciwników wyczarowanym olbrzymim jeleniem porożem, które zadaje rany. Okej. Ja? Nothing will slip past me. Działa Enigvitam, przewodnik ogólny. Nasz kisowany duszem schemat adrowego urządzenia zwierzy pomimo dokładnych opisanych wymiarów i szczegółowych szkiców brakuje wyjaśnienia ich zastosowań machiny. Okej. Okay. W następnym odcinku wchodzimy na kolejne poziomy. Niedługo będziemy się musieli w końcu wyspać. Zdrowie powoli nam już schodzi do małych poziomów, więc będziemy się tym zająć. No i zobaczymy. Może uda nam się odkryć, co robi to urządzenie. Czy w sumie chyba co robi, to już wiemy. Zamieniło całą dzielnicę w zombie. Ale jak to anulować? Oraz dlaczego Bractwo chciało to uruchomić? Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.